Już niedługo budynek ratusza przejdzie remont wszystkich zewnętrznych ścian. Termomodernizacji elewacji wejściowej doczeka się też budynek znajdujący się w jego najbliższym sąsiedztwie, w pierwszym liceum ogólnokształcącym. Rozpoczęły się właśnie dwa odrębne postępowania przetargowe, które potrwają do 21 i 22 marca. Termomodernizacje zostały zaplanowane w budżecie miejskim już w ubiegłym roku. Oba obiekty są już w dość kiepskiej kondycji, jeżeli chodzi o ich wygląd zewnętrzny. Jest dużo zacieków, dużo odprysków na tynkach, dużo nieczystości czy też ubytków w samych tynkach, dlatego też trzeba było podjąć decyzję o tym, by te obiekty wyremontować. To, co zostanie wykonane, to odmalowanie ścian, uzupełnienie ubytków w tynkach, wykonanie iluminacji, w przypadku pierwszego liceum wymiana stolarki okiennej, wykonanie również nowych instalacji odgromowych, także generalnie wszystkie rzeczy, które są na zewnątrz budynku, zostaną wyremontowane i wykonane na nowo. Zleceniodawca zobowiąże wykonawcę do zakończenia prac związanych z termomodernizacją jeszcze przed 10. jubileuszową edycją Suwałki Blues Festival, która odbędzie się w lipcu. By te budynki były odświeżone, żeby ładnie wyglądały, no i to, co będzie nowe, to to, że oba budynki zostaną podświetlone, zostaną wykonane również iluminacje w ramach tej inwestycji. Ratusz na remonty zarezerwował około 2 milionów złotych. Pozostałe elewacje budynku, w którym mieści się liceum, będą modernizowane sukcesywnie w najbliższych latach i w miarę posiadanych środków finansowych.